Sztorm Kiran sieje spustoszenie w Europie. Chorwacja, Holandia, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Belgia zmagają się z żywiołem. Trzy osoby zginęły w wyniku powodzi na północy Włoch. Najgorsza sytuacja jest w Toskanii, gdzie rzeki wystąpiły z brzegów w rejonie Prato i Florencji. W jednym z zalanych domów znaleziono ciało 85-letniego mężczyzny, a to już Hiszpania. W Madrycie na przejściu dla pieszych połamane drzewo raniło 5 osób. Jedna z nich zmarła w wyniku przygniecenia. A to już wybrzeże Wielkiej Brytanii, gdzie najlepiej widać, z jaką siłą uderza sztorm. Powalone drzewa zablokowały drogi i uszkodziły domy we Francji. W wyniku przewrócenia się drzewa zginął kierowca ciężarówki. To była tragedia z udziałem kierowcy ciężarówki, w wyniku której samochód został porwany przez wiatr i niestety uderzył w drzewo. To samo dotyczy ciężko rannej osoby na północy, na terenie kampusu uniwersyteckiego. We Francji zablokowane są drogi. Transport został niemal sparaliżowany. Na autostradę spadło drzewo i dlatego dziś rano jechaliśmy 2 godziny na stację kolejową, podczas gdy normalnie jedzie się 30 minut. Francuskie władze apelują o ograniczenie przemieszczania się. W Belgii jedną z ofiar śmiertelnych jest 5-letnie dziecko. Najwyższy alert pogodowy ogłoszono w Chorwacji. Informacje o pierwszej ofierze śmiertelnej zabitej przez powalone drzewa przekazały władze Holandii.